Witajcie psiaki, zaczynamy dalszą przygodę z Dying Light. Dziś do zrobienia mamy misję, którą cały czas odkładam w czasie. Jest to napięcie. Rewolwerowca zostawimy, bo podejrzewam, że może jakąś broń będziemy mogli uzyskać tam w tym wieżowcu, gdzie siedzi Rice. Więc to tam sobie darujmy. No i będziemy musieli niestety udać się do centralnej rozdzielni. A co tutaj mamy za informacje? Po robocie, którą wykonałem dla Spike'a, padło oświetlenie estakady. Muszę więc je teraz włączyć z powrotem. Alfie jednak chce, żebym zrobił to nocą. Wygląda na to, że po zmroku gromadzą się tam przemijcy, a Alfie wykombinował nową pułapkę. Włączenie zasilania w trzech podstacjach przywróci oświetlenie i aktywuje pułapkę. Cudownie! Po prostu na to czekałam cały czas. Okej, okay. Co my tutaj mamy ciekawego? To już mamy troszkę rozpieprzone. Klucz w zęby jest ok i nasza saperka też jest rozpieprzona. Ona jest modyfikowana i szczerze mówiąc ona nie jest zbyt trwała, ta saperka. Jeśli chodzi w ogóle o trwałość tych wszystkich urządzeń, znaczy urządzeń, tych broni, to też w jednym z komentarzy wspomniał o tym Hekt, że twórcy troszeczkę przesadzili jednak z tym, jak szybko broni się niszczą. I niestety no, mamy tutaj ten sam problem, jaki pojawił się przy okazji Dead Island, tak? Bo tam po prostu ta broń, no, to były, nie wiem, trzy machnięcia, tak? 3 do 5 machnięć i do widzenia. Trzeba było broń naprawiać albo ją wypierdolić, jeśli nie mieliśmy komponentów, by ją naprawić, tak? No jest to naprawdę dosyć uciążliwe i jak dla mnie, no ja rozumiem, tak? No realizm realizmem, no ale kurwa, proszę was, no jeśli wpierdolę 5 osobom siekierę w głowę, tak? Bo to ta siekiera od razu mi się nie rozpieprzy, tak? Więc to jest trochę już takie, wiecie, przegięcie. Rozumiem, że one niech się niszczą, te bronie, ale bez przesady, tak? A ty co, już nie masz nic do sprzedania, że tak z boku stoisz? Już myślałam. Dobrze, co my możemy sprzedać? Młotek dykarski, go zostawimy, bo to jest w sumie jedna z broni, która jak już tamte nam się rozpieprzą, to ona nam całkiem nieźle służy. Ten nóż nasz zmodyfikowany, on nie ma zbyt dużo, nie daje zbyt dużego damage'u, ale mamy jednak w nim to ulepszenie takie elektryczne, powiedzmy. Co zostawimy? Zostawimy pałkę policyjną. Zostawię tą saperkę, mimo że się niszczy dosyć szybko. Ten młotek dekarski, ja myślę, że go zostawię. Sprzedamy ten, który jest tańszy. Młotek stolarski. Go też sprzedamy. I klucz nastawny też sprzedajmy. Aha, i tą łopatę nieszczęsną, bo ona tak jest beznadziejna. Wspomagacze zostawiamy, flary zostawiamy, petardy zostawiamy. Sprzedajemy kosmetyki, kawę oczywiście. Tak. I papierosy. Bang. Ulepszenie broni. To oczywiście zostawiamy. I tutaj te pierdołki też zostawiamy. I teraz tak, zobaczymy, co ten pan w ogóle ma na sprzedaż. Klasyczny kij baseballowy. No trochę cena jest dojebana i w sumie ta... wzmocniony łow, to bym chciała mieć. No ten kij jest dosyć drogi, w sumie te jego obrażenia, jakie daje, to też nie urywałem dupy. Co my tutaj mamy? Gazy, baterie. Wiecie co, wydaje mi się, że my chyba potrzebujemy jedną baterię. Więc sobie kupimy. Na pewno weźmiemy apteczkę. Weźmiemy dwie. Niestety on więcej tych apteczek nie ma. Ale też mi się wydaje, że apteczki dostaniemy, albo jedną apteczkę dostaniemy na dole u kwatermistrza. Dobra, więc zjedziemy do tego kwatermistrza na dół. Zaraz spróbujemy sobie zrobić tą broń związaną z tą pałką policyjną. No i będziemy musieli udać się na misję. Chociaż mamy godzinę popołudniową, ale to nic. Myślę, że troszkę chociaż pobiegamy gdzieś w pobliżu, po tych domkach, sobie poszukamy jakichś pierdołów. Może coś ciekawego uda nam się zdobyć. A ja też momentami przesadzam, tak, bo mamy godzinę 13:30, a ja już się boję, że teraz będzie noc, więc nie przesadzajmy. Okej, okay. No i tutaj widzimy, trochę nam chce ten pan dać. O, tu ma szeroki, krótki nóż, go też sobie weźmiemy. No i oczywiście wszystko, co nam oferuje, również bierzemy.
Okej, stańmy sobie tutaj i teraz zobaczmy, co ciekawego możemy wykonać. Dzielnicowy. Dzielnicowego jak najbardziej wykonamy. Okej, super. Teraz dzielnicowy, jakie będzie miał zniszczenia, to zaraz sprawdzimy. Co tutaj? Klucz w zęby to tam sobie darujemy. Tego już nie możemy zrobić, tego też nie, tego też nie. Dobra, aha, a tak, możemy jedną apteczkę, tylko teraz tak, tego nie możemy zrobić. Możemy zrobić koktajl Mołotowa. Flary. Gwiazdek do rzucania niestety nie możemy zrobić. Ale zrobimy sobie tą apteczkę. Jedną. Tych apteczek nigdy za wiele. Nie, nawet dwie apteczki zrobię. Aha, bo ja czasami tak spojrzę i... a tutaj możemy zrobić petardy. Właśnie nie wiem, czy nie te flary będą lepsze. Uruchom jedną, a całe miasto się rozjarzy. Przy okazji zarażeni będą się trzymali z daleka, przynajmniej dopóki flara będzie świeciła. Dwa w jednym. Tak, petardy ich odstraszają, ale w dzień. Jak my teraz idziemy na tą misję nocną, to wydaje mi się, że zrobimy sobie... zrobimy sobie tą flarę. Czy te flary. Okej. Czyli tak, to co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Spójrzmy teraz na nasz ekwipunek. Dobra, mamy petardy, mamy latarkę UV, gwiazdki do rzucania i wspomagać wytrzymałości. Na pewien czas nieograniczoną walcz bez zmęczenia. To jest spoko, to nam się przyda. Ale teraz tak. Nie, na razie nie będziemy tego wymieniać. Tak, tą saperkę, czy ja mogę naprawić? Tak, chcę ją naprawić. Chcę również naprawić nasz nóż. Tak, to na razie do widzenia i to wymienimy z tym. To jest naprawione. I teraz tak, to bym chciała ulepszyć, bo tu mamy tego mistrza. Tylko co nam ten mistrz daje? Większe obrażenia, większą trwałość i większą poręczność. To jest, myślę, dobra opcja. I tutaj obrażenia już będziemy mieli na 76, czyli całkiem spoko. Ok, potwierdzamy jak najbardziej. Klucz ten zostawiamy, to mówiłam, że też. Teraz tak, jeden z tych młotków bym tutaj sobie ułożyła. No 54, czyli ten. I go może zamienimy na ten szeroki nóż. Tak, ja go na razie odłożę. I weźmiemy sobie ten młotek dekarski. Tak, i ta broń niech już tutaj sobie jest. Dobra. Dobra, i to na razie zostawimy, bo tutaj mamy te flary, ale ja je sobie chyba aktywuję dopiero... A może teraz lepiej już? A może z tą latarką zamieńmy, bo ta latarka tak tam nie wiem, czy ona będzie nam aż tak potrzebna. Petardy na razie zostawię, bo petardy mogą nam się przydać. Albo wiecie co? Nie. Zróbmy. Tak niech będzie. Myślę, że tak będzie lepiej. Ja chciałam tą latarkę. Chcę zrobić tak? O właśnie, dokładnie w ten sposób. Okej, dobra, czyli to już byśmy mieli. Umiejętności, tutaj wszystko mamy dodane, ekwipunek. Dobra, i teraz tak, czy ja mogę sobie teraz broń już ustawić? Mogę sobie ustawić. Okej, no to nic, lecimy troszkę pobiegać. Hello? Jane, czy mnie słyszysz? Jade, słyszę cię, coś nie tak? Zrobić tą główną misję, bo ona to będzie powtarzać do usranej śmierci. To co robisz? Dobra, spójrzmy na mapę i my musimy iść aż tutaj. Ho, ho, ho. No to jest kawałeczek. Tak się boję chodzić w nocy, że wolałabym tego nie robić, ale chyba jestem zmuszona. Trolololo. Nie, to nie jest aż tak daleko, myślę. Jak coś, to tutaj mamy bezpieczną strefę, więc myślę, że będzie ok. Ja sobie dam jeszcze ten znaczek. Wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale
To był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie miniecie za to. Pan już wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane. Naprawdę to Jezu, babo. No ja tak. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Szlag, ile was tu jest? Ilu was tu jest, chciałam powiedzieć. Dobra. Nie, ja nie chcę zmieniać broni, tylko chciałabym zmienić... O, właśnie to zrobić. Teraz tak, wy sobie idźcie tam, patrzcie na kierki, spierdalajcie. Ja muszę się zastanowić, którędy mogę wejść. Chyba już nawet widzę, którędy mogę wejść. Tutaj są te pojeby. O nie, to nie, myślałam, że są te skaczki. Ale ich nie ma na... Jestem w rozdzielni. Musisz znaleźć główną tablicę. A, wchodź! Jest w którymś budynku. No, dobra. Haha, o kurwa, ale to jest zabawne tej. Ja mam takie pytanie, czy ja w tej grze mogę popełnić samobójstwo? To by było bardzo pomocne. Kurwa, jest w którymś budynku. No przecież to jest jakiś pierdolony żart. Siema. A, fuck! Nie mogę stąd wyjść. Aha, ale śmieszne. Ja jebie. No cóż. Ja nie wiem, czy tam wszędzie nie ma druta kolczastego. Dzień dobry, wypierdalać. Ała. Czy ja mogę tu wejść? Tak, mogę, hura. Okej, teraz tak. Musimy skoczyć tam. Dobra, póki co jestem chyba tutaj w miarę bezpieczna. Przynajmniej mam taką nadzieję. Siema. Pierdolę to, zamykam drzwi. Proszę, niech tutaj to będzie. Niedostępna za dnia. No ale jesteście zabawni. Czyli w sumie znalazłam dobre, tak? Tylko muszę tu przyjść w nocy. No kurwa, super, super pomysł, ziom, a nie, no bez jaj tej. No dobrze, to chociażbym chciała tutaj przenocować albo coś, nie? A... Chuj wam w mordę, śmiecie. No ja pierdolę. Pierdolę nie robię. Ej nie, no bo chociażbym mogła się przespać do nocy, no to ja mam tak na styk tu jakoś przyjść? O kurwa tej, ale dojebali teraz. No to ja bym musiała tu przyjść tak centralnie. Dobra, muszę stąd wyjść. A pierdolcie się na ryj. Wszyscy, hej. Dobra, teraz spoko. Chciałam powiedzieć spokojnie, ale widzę, że wolałeś spaść. Super. Dobra, fuck it. Okej. Coś innego wykombinować. Dzień dobry, jesteś w domu? Nie, spalone ciało. Cóż mamy tutaj? Apteczka. Gdzieś nam się przyda.